tym razem, nie pracując dla firmy, załatwiacie jedną ze spraw osobistych Belsy. Raczej jedną ze spraw osobistych jednej z liderek gangu Upsali, Ingvild Elendotir. Zgodnie z umową, jeżeli Velsa pomoże jej w jej sprawie, ona pomoże jej ujęciu czy doprowadzeniu do tego Swarta, który zamordował Słoneczko. Przysługa za przysługę, ręka rękę myje. Jak tutaj się mawia. Dostałaś, Velsa, informację o miejscu spotkania? Wiedziałaś, jak się poruszać, gdzie się przemieszczać, gdzie zejść, by dotrzeć na miejsce. Razem z tobą, tak jak się zadeklarował, jest Njal. Przemierzając kolejne części kanałów, przy tym nieprzyjemnym zapaszku przemykających gdzieś szczurach zakręcających korytarzach, ze starej sypiącej się już pomału mału kamienia, cegły, puste wyloty rur, gdzieś jakieś kości, jakieś śmieci. Miasto na górze rozbija się wspaniale, dumnie pręży się tak, by jak najlepiej wypaść w blasku kamer i aparatów. Ale tu pod ziemią czas zatrzymał się, może w momencie przejścia Midgardu do ery technologicznej, rozwoju technologii, do tak zwanej ery cybernetycznej. Ta część przypomina właśnie, może nie tak, zdecydowanie nie tak odległe jak czas, jak początkowe wyprawy zdobywcze pierwszych przodków, pierwszych władców, okres kolonizacyjny, ale już sam rozwój miasta już zdecydowanie tak. Rozwój, postęp. To droga was wiedzie w lewo, w prawo. Część trzeba wspiąć się jakąś drabinką. Są różne znaki na niektórych ścianach. Gdzieś są przejścia zagracone. Tylko po to, żeby znaleźć wyłom, który prowadzi w dalszą część. Raz podążaliście na południe, raz na wschód, zachód, schodząc coraz niżej, ale wciąż będąc w rejonie Upsali. Aż w końcu do waszych uszu zaczęły dochodzić głosy ludzi rozmawiających ze sobą, a wśród nich w blasku świateł rozstawionych tutaj widzicie właśnie między innymi Ingvild, ale nie tak jak zazwyczaj Velsa, nie tak jak zazwyczaj, czyli w płaszczu z kosmykami włosów białych wypadającymi zza kaptura z pochyloną głową. Nie, tym razem kobieta ma na sobie pełny pancerz, jakby szykowała się właśnie do jakiegoś starcia. I to nie byle jaki pancerz, bo ewidentnie modyfikowany technologicznie i z użyciem najwyższej jakości materiałów. W tym czerwonawym świetle lamp padających na ściany przechodzące pomału, im dalej w kamień. I widzicie, że tu część tych kanałów została tak jakby rozebrana. Dalej znajduje się wiert, ale na pewno nie pracowało tu wiertła, a raczej coś, co cicho jest w stanie przebijać się przez skały, czyli coś zaawansowanego technologicznie. Dalej ścieżka wyżłobiona, wydrążona bądź wypalona w tych skałach prowadzi po raz kolejny, powiem to słowo, bo w dół, nie stromo, ale pod odpowiednim łagodnym kątem, i dalej kolejne te światła, takie czerwonawe, znaczą
zejście niżej. Jest tutaj oprócz Ingvild jeszcze 10 osób. Każda z bronią. Dwie osoby mają jakieś tablety, w których coś przeglądają. Oni też są w pancerzach, ale nie w takich. Też widać elementy technologii, ale nie są tak zaawansowane jak jej. Dobra, wychodzę do przodu. O. Kieruję się zdecydowanie w jej stronę. Tak, ona kieruje twarz, ma tą zasłoniętą tym hełmem taktycznym do połowy, faktycznie na nos. Uśmiecha się lekko. Dwójka, ale nie trójka. Trzeci stwierdził, że nie przyjdzie. Trzy oczy miał kruk, ale dwa będą musiały mu wystarczyć. Cieszę się, że jesteś. Nie dziwię się. Ty też. Patrzy na Niala. Ja to w swoim świecie, bo słuchawki w uszach i bardziej się rozglądam. No może nie guma i tak dalej, tylko wiesz, no, bardziej skupiony na otoczeniu i powiedzmy sobie, niż na powiedzmy reszcie ekipy, tak? To Nial. Tak go lekko popycham w sumie w stronę Ingvild. Znamy się? Nie znamy się? Daj Nialu. Właśnie się poznaliśmy. No powiedzmy, wyciągam rękę na przywitanie. Słychać, jak się rozchodzi, wiesz, tak jakby z sykiem rozciągnięcie metalu elastycznie. I znowu się składa. A, to zeszło jest z dłoni, tak, ten metal? Tak. A, dobra, okej, bo już chciałem pytać, jaki jest zwykły właśnie ta zbroja, ten metal. Czy taki typowy, jak metal? Nie wiem, jaka stal, alu, czy jeszcze inaczej? Nie, to przypomina taki, można by powiedzieć, nawet egzoszkielet. Znowu się, wiesz, te płytki do palcy wywarły. Zaskoczeni zdobyczą technologiczną. Ja zdecydowanie. Ciekawy sprzęt, ciekawy. Na co mamy się tam szykować? Na wszystko. Jesteś tak uzbrojona. Ale opowiem wam to, co widziałam, to, co w moich wizjach wysłali na mnie bogowie. Bogowie. Wiem, że nie wierzysz w Elsa, ale i tak ci opowiem to, co widziałam. Oj, że tobie to wystarczy. W nich nie muszę. A widziałaś, jak ostatnio skończył jeden z posągów Thora? Się uśmiecha do siebie. To piękny widok. Myślę, że akurat posąg Thora będzie najmniejszym zmartwieniem. Przynajmniej na razie. Chodźcie. I zaczyna prowadzić was w dół tego korytarza. Tam, gdzie prowadzą te światła zakręcające, zmierzające w dół, niżej, niżej, niżej. Jej ludzie zostają tutaj. Nie idą z nim. Czy idziemy w trójkę? Idę. Tak. Już od dłuższego czasu mam trudności z zasypianiem. Ciągle i ciągle powtarza się jeden koszmar, w którym widzę kruki. Kruki rozdziobujące ciała, rozdziobujące zwłoki. Kruki, które nie dają mi spać. Kruki, które czegoś chcą, czegoś i czegoś, bo coś wołają. Dalej, tym większy urywek tego snu się pojawiał. Dalej w las, tym więcej drzew, można by powiedzieć. No. A zawsze się kończył w jakimś szczególnym momencie, czy? Nie, różnie. Zawsze były to kruki. Zawsze kruki patrzyły na mnie. Zawsze w moją stronę. Raz się budziłam, raz nie, raz scenera się zmieniała. Raz nie, widziałam wielkie bitwy toczone przez widmowych wojów. Widziałam trupy wstające z ziemi, toczące ze sobą niekończącą się batalię. Widziałam dwóch olbrzymów na szczycie wzgórza wymieniających się ciosami. Jeden brutalny, drugi sprytny. Siła, taktyka przeciwko sobie. I widziałam kruki. Zawsze widzę kruki.
Myślałam na początku, że to Odyn chce mi coś powiedzieć, że moje poszukiwania przodków doprowadzą mnie do czegoś, co jest mu przychylne. Stąd pojawiają się kruki mające go symbolizować, ale to nie to. Tak, miało to związek z przodkami, teraz tego jestem pewna, z naszą próbą odkrycia tego, co zapomniane. Plotki wielce nie są takie wyssane z palca, jak można by się spodziewać. I tak, już od ładnych kilku lat szukaliśmy zejścia do kompleksu, który nazywają Sala 2. Miasto pod miastem, ruin, przodków, akum dawnych Midgardczyków, wspomnień Ekserii, które wciąż wiecznie żywe, zaklęte jest w runach, w ścianach, w broni. Coś, co może ruszyć cywilizację o kolejny krok. I udało się. Aż dziwne, że więcej chętnych do tego nie było. A mnie to akurat nie dziwi. Powoli wychodzicie już z tego korytarza i wchodzicie już w skałę. I teraz kolejne głosy ludzi do was dochodzą. Widzicie korytarze, trochę tak jak było w tym Wuhanie, który pokazała wam Velsa jakiś czas temu, tobie i Frey. Tu tak samo są ciała. Tak założone w jakieś już rozłożone, stare takie tkaniny, pozakrywane są w takich jakby kamiennych przegrodach po bokach. Stoi, tu dwie osoby stoją, coś notują, spisują ze ścian. Widzicie masę run, stare pismo przodków, kawał historii. Gdzieś dalej mija ci korytarz, gdzie na kamiennym ołtarzu leży wielki młot dwuręczny. Na każdym z jego trzonków jest runa i też ktoś coś notuje przy nim. Widzicie, czujecie, jak ktoś manipuluje Hekserii, próbując albo obadać, albo jakoś wpłynąć na to, na tą starą broń. Ale Ingvild prowadzi was dalej, do pierwszego takiego okrągłego pomieszczenia. I to kopulaste sklepienie kończy się wielkimi drzwiami. Drzwiami, których w ciemnym kamieniu dwa reflektory takie biją prosto na nie. Widzicie taki oto powykuwany, taką oto powykowaną podobiznę. Poniżej tej takiej pierzastej czaszki są dwie takie wysunięte krucze łapy ze szponami. Podchodzę bliżej do tego. Możecie rzucić sobie na wiedzę, jednak chciałbym od was testu ekstremalnego wiedzy, czyli 30. Nic, tylko liczyć na naturalną 20. Która jest kurde? Tak, coś 20, tak? Padła? O tak, jest. Tak, coś 20, tylko kto? Dobra, no niech będzie twoja, no dłużej żyjesz. U mnie nie, no, ale może faktycznie Velsa niech będzie, bo dłużej żyje. Dobrze. Oddajesz Velsie sukces. Ty jest chyba pod sobą, więc takie... Ja proszę cię pierwszy. No u mnie nie, ale dobra. Velsa. Już tam się zostawmy to, bo i tak oboje się dowiecie pewnie zaraz. Rzeźba, w zasadzie płasko rzeźba, taka wykuwana, wykuta w tych drzwiach, przedstawia istotę nazywaną Belrawnem. To tak zwany kruk martwych bądź kruk przeklęty. Te istoty pojawiają się w tradycyjnych midgarskich pieśniach, a opisuje się jako pochodzące właśnie od kruków. Kruków, które pożerają ciała zmarłych na polu bitwy. Kruk staje się przeklęty i przybiera postać trochę wilczą, trochę kruczą, a trochę ludzką. Podobno są one zdolne
przybrać postać wielkiego wojownika. Wojownika z dawnych, zapomnianych już czasów, z czasów podbojów. W momencie, kiedy taki kruk pożre serce dziecka. Kiedy konung lub jarl został zabity w bitwie, a jego ciało nie zostało odnalezione i należycie pogrzebane, zlatywały się kruki i pożerały jego ciało. Gdy to się stało, one przeistaczały się właśnie w istoty nazywane Velravn. A Velravn, który zjadł serce króla bądź jarla, też konunga, zdobywał ludzką wiedzę i mógł dokonywać wielkich, złośliwych i złowrogich czynów. W innych pieśniach były one również opisywane po prostu jako niespokojne dusze poszukujące odkupienia. Dusze, które leciały zawsze nocą, chowając się przed słońcem dnia. Nie mogły uwolnić się ze swojego przeklętego oblicza istoty do momentu, gdy zjadły właśnie serce dziecka. Zawsze to dziecko się pojawiało w każdej pieśni. Okej, raczej sobie opisuję. Tak trochę zdziwiona, że to coś tu jest. Wiesz więcej ode mnie. Wiszuję. Kiedyś musiałam się czymś popisać. Wchodziliście już w sztukę? Nie, zastanawiałam się, jak to otworzyć. Próbowaliśmy ładunków wybuchowych. Ale nic. Widzicie takie osmolone po bokach kamienie? Kamień nawet krztynę nie ustąpił. Ja się przyglądam tym szponom, czy tam uchwytom po tych kruczych. Czy to wygląda, jakby to, nie wiem, było klamka, coś takiego? Trochę tak. Ale widzisz, Velsa, podsunęłaś mi brakujący fragment układanki. Chyba wiem, kto w tej legendzie, tej opowieści może być tym dzieckiem, którego ta istota pożąda. Ale dlaczego? I widzisz zdejmowane ten metal tego pancerza, to tworzywo, opuszcza się, odsłaniając dłonie i Njal przygląda się klamką. Ona wkłada tak jakby, wiesz, ściskając między te pazury twoje palce i kiedy mówi, dlaczego w tej opowieści jestem nim ja, błysk między tą czaszką, tak jakby ktoś włożył czerwone rubiny. I w tym momencie te pazury tak jakby wbijają się w jej dłonie. Ona robi syk, krew płynie po jej dłoniach, po tym kamieniu, prosto do drzwi. Widzicie linie, które się zaczynają pojawiać wraz z błyskiem i pazury się zwalniają. A drzwi pomału zaczynają się, tak jakby mechanizmy jakieś pracowały, kamień się przesuwał, powoli zaczynają się cofać i otwierać na dwie połowy, pękając na tej linii czaszki. A w międzyczasie Ingvild z kieszonki na nodze wyciąga medpaka, odciąga tłok zębami i wbija sobie w dłoń. Wyrzuca tą strzykawkę i widzicie, jak pomału tak zaczyna ta tkanka drgać i zarasta się. Ciekawe. Gratulacje, dziecino. Chciałem podobnie jak ty wsadzić tam dłonie, ale w inny sposób. Nie chwytając tak jak ty to chwyciłaś między szponami, włożyć tam całe ramię od boków. Tu chodziło, Njalu, o moją krew. Nie wiem dlaczego, ale jestem pewna, że chodziło o nią. Widzicie, jak te drzwi się otwierają, jak zaraz za tym, za nimi, w pierwszej sali, oczywiście ściany pokrywane runami starymi, tuman kurzu się powzbijał. Jest coś, co błyska takim żółtym światłem. Jest to obelisk. Tak pobłyskuje jak te oczy w momencie na czas, kiedy zacisnęły się szpony na dłoniach Ingrid. Błyszczy, runy jarzą się złotym światłem.
i to samo bije od tego obelisku. On jest dosłownie 10 kroków od otwarcia drzwi takiej samej sali i za nimi są tak jakby odnogi do innych korytarzy. Te runy świecą na tyle mocno, że tak. Ładnie oświetla wszystko? Tak. Tak, nie potrzeba źródła światła dodatkowego. Ten obelisk rozświetla to złotą łuną. Macie jakieś hekserii może? Coś ma? Czy nie ma? Mam 7 hekserii, ale nie mam magii hekserii, jeśli chodzi o to. Ale jak masz 7 hekserii, to rzuć mi na 20. Wiesz co? To użyję kości Norny. Zaznacz sobie tam, że spalasz sobie jedną. Czujesz, że za tymi drzwiami, w ścianach, w tych runach, wciąż zaklęta jest magia przodków. Tu wszystko jest aktywne. Jest to głównie hekserii charakterystyczne dla Midgardu, czyli jest to Seidr popularne, najbardziej popularne. Ale nie, tyle ci powiem, no bo nie znasz żadnego hekserii, to okay. Nie mogę ci więcej powiedzieć. Głównie czujesz coś więcej, ale właśnie wychodzące z tego. Nie ma tu żadnego promieniowania charakterystycznego dla asów, banirów czy tfum Nilfheimu. Czysty Seidr. Nawet w swojej najczystszej postaci wciąż silny. Okej, w sumie też mówię to na głos. To wiesz, też próbuję Ingvild, ja sobie też za nią rzucę. A wy możecie sobie podejść do obelisku w tym czasie. Podchodzę, tak. Właśnie ja chciałem stanąć w progu tych drzwi, zobaczyć, czy jest coś takiego, co blokuje nam przejście, nie? Ale jak mówisz, że możemy podejść, czyli nie. Możecie podejść. Dobra. No to śmiało powiedzmy idę. Wersja się dotknąć tego obelisku. Mhm. I widzisz, że jest on poznaczony tekstem. Oczywiście runicznym. Runicznym pismem. W momencie, kiedy dotknęłaś, błysnęło, runy zaczęły tak się mienić. Troszeczkę złoto, przechodząc w czerwień. I ten tunel, w zasadzie tą komnatę, echem rozbrzmiał głos. Roku 133 ery podboju wielki wojownik, jak Osmund Bjarnason, dotarł do wybrzeży Upsali, by zdobyć nowe, żyzne ziemie dla swego ludu. Jedzeni męstwem dowódcy, wikingowie, wyparli obrońców z ich domu. Jednak ci nie zostali rozbici w pył. Lud Upsali zgromadził się wokół Ingvild Elendotir, mężnej tarczowniczki, która, jak głosiły przekazy, miała być uosobieniem samej bogini Skadi, olbrzymiej, dzikiej i przebiegłej. Puch! Te runy na obelisku zgasły. Ja się obracam do tyłu w stronę Ingvild. Ja patrzę na ten obelisk. A nie widzisz jej wzroku, bo on jest, wiesz, za tym hełmem. Boże. Widzisz ten trójkąt pobłyskujący. Ale widzisz, że mina ma zaciętą, usta zaciśnięte. Twój przodek? Poprzednie życie, czy ktokolwiek? Nie wiem, Belso. Nie jestem aż tak stara, aby sięgać 133 roku ery przodków. Może nie ta twoja dusza? Nie znam się na tym. Ja też się nie znam. Ale zainteresowało mnie to, nie powiem. I na pewno ma to jakiś związek z tym, że bogowie chcieli, żebym znalazła to miejsce. To a może to miejsce czekało właśnie na mnie? Możliwe, że ma nas. Mogłaby nam powiedzieć coś o tym więcej, ale no niestety nie ma jej tu. Zastanawiam się, czy iść dalej, czy wziąć na wszelki wypadek aparaty tlenowe. Na dole może nie być tyle powietrza, co tutaj. Może lepiej się przygotujmy. Nie chcemy, żeby nas coś nam zaskoczyło, a tym bardziej brak tlenu, przynajmniej was. Wezmę swoich ludzi. Idę za nią. Mhm.
Widzicie, że ludzie się schodzą, bo słyszeli, że te drzwi się otworzyły, więc z ciekawości wyszli, przerywając swoje prace, rozmawiają ze sobą. Noszą wszyscy tą runę charakterystyczną dla gangu Ingvild. Mają ze sobą broń, karabiny, mają też broń białą, wojskową. Oglądają ciekawie. Ci bardziej tacy, powiedzmy, jajogłowi od razu patrzą w stronę tych ścian zapisanych, ale na razie Ingvild ich stopuje do kogoś, rzucając, by przyniósł aparaty tlenowe. Okej, w sumie jak tak wspomniałeś o tych runach, to możliwe, że ja siebie też jakoś oznaczyłam swoją. Nie, ale przy okazji też. Więc na tą misję jest uznawana jako członek mojego gangu. Tak jest. Oznakowane jak bydło. Tak, ale pancerze mają firmowe, tego. Nie? Tak, firmowe. Ale runa na zewnątrz jest od Felsy. W porządku. Ja się tak zastanawiam, bo w obecnych czasach są tacy jakby wieszczowie, tak? Oczywiście. I teraz tak się zastanawiam, czy ta część od... Powiedzmy, ja to mówię na głos, jakby głośno myślę. Czy część od lud Upsali zgromadził się wokół Ingvild? Czy to nie jest jakaś przepowiednia do dnia dzisiejszego? Czy ktoś może przewidział ten dzień, kiedy osoba o tym imieniu i nazwisku, czyli ty dzisiaj przyjdziesz i znajdziesz to miejsce? Ale jeżeli teraz trzeba było pomyśleć o ludzie Upsali, kim oni by mieli być? Czy tak jak teraz masz swoją całą załogę? Czy chodzi o kogoś więcej? Dobre pytanie. Raczej jeśli chodzi o lud Upsali, raczej chodzi o wszystkich jej mieszkańców. Był podbój. Niby możliwe. Chcieli ich rozbić, zebrali się tu. A niekoniecznie chodzi o całość ludzi. Niekoniecznie mogą być to wszyscy, którzy tu zamieszkują. Niekoniecznie. Może to się odnosić tylko do części osób wmieszanych w całe nasze społeczeństwo. W dawnych czasach nie było bastionów. Było większa, w zasadzie wioska, osada i mniejsze jej podległe. I wszystko mogło się składać na tą właśnie Upsalę. Wszystkie ziemie. Te okoliczne. Możliwe, że Upsala to po prostu region. Możliwe. Wiele informacji po prostu przepadło po goni za postępem. Albo zostało zatartych przez tych, którzy nie chcieliby o nich pamiętano. Może być to głupie myślenie, ale kto wie. Macie coś takiego jak wyczulone zmysły? Chyba tu jest, nie pomyliłem systemu. Tak, są. To rzućcie na 25. O bogowie, tak. 25 dzisiaj ma. Tak jest. Wiesz co, ja znowu użyję kości Norny, chyba. Proszę bardzo, bo Ingvild nie ma dzisiaj dobrych rzutów. 5 i 2. Więc tak, ja mam 7 aktualnie po rozdaniu jednego punkcika. Więc u mnie nie dostaniesz. Mam 25 równo. No w porządku. O bogowie, dobrze się zaczyna, no. Ktoś przynosi aparaty tlenowe. Mogę wykorzystać szczęściarza? A to nie jest pek. Możesz. Ale dobra, chciałbym sobie przerzucić. No tak. Możesz. Nie chcesz tego wykorzystać na coś ciekawszego? Mam jeszcze dwa razy. Nie, jeszcze raz. Wykorzystam. Mam chyba jeszcze raz. Raz można sobie przerzucić ze szczęciarza chyba, ale możesz użyć teraz Norn, jeżeli ci to coś daje. Znaczy, mi się wydawało, że to chyba dwa razy nawet przerzut był. Dwa razy na sesję. No, dwa przerzuty na sesję. Tak, to jeszcze raz mi zostało. Tak, tak. Jak użyję Norny i przesunięcia, to będę miał. Dobrze. Czujesz i w zasadzie słyszysz tak jakby nie tylko uszami, ale raczej całym sobą krakanie gdzieś z głębi tego kompleksu. Nawet jesteś w stanie wytypować, która z tych czterech odnóg wjedzie do ciebie ten głos. Czyli opowiedz, słyszymy, tak? Tak, tak, tak. Już myślałam, że stałam wyłączona z tego, tak jej! Obydwoje to czujecie. Obydwoje czujecie to z korytarza
licząc od lewej trzeciego, jest jeden na lewo, jeden na prawo i dwa bliżej za tym obeliskiem. Jak zbliżam się do Ingwild, rękę na ramię, twoje kruki na ciebie chyba tam czekają. Patrzy w stronę korytarza, ale to po chwili podchodzi jeden z gości, tych z gangu, targając taką skrzynię wielką. O, taki gość silny, ale... O, i stawia z hukiem na tym kamieniu, jak echem poszło. Mamy tutaj 6 sztuk tylko, nie byliśmy przygotowani na zejście w tym momencie tutaj. Przynajmniej nie na takie odkrycie. Wystarczą. Mi i tak nie będzie potrzebne. To prawda. Bo ona wyciąga. To są mniej więcej takie butle, ale usprawnione. Bo one są w stanie regulować dopływ, odcinać w momencie, kiedy go nie potrzeba, poprzez czujniki. I są w stanie samego produkować w pewnym stopniu. Przez co uzupełniają się braki. Nie trzeba ich nabijać. Nowoczesna technologia. Taka nowoczesna to mi się nie wydaje, skoro trzeba dźwigać jeszcze coś ze sobą. Podnosisz? Faktycznie ciężkie. Jakoś trzeba je zabezpieczać, Nialu. Można oczywiście z lżejszych materiałów, ale... Cięższy zapewnia więcej ochrony. Nie skrępuje ci ruchów. Możesz na plecach ją przytroczyć. Może nie będzie potrzebne. Zobaczymy, co będą mówić czujniki. I ona sobie podczepia tam, pomaga jej ochroniarz do tych pleców, do tego pancerza. Widzisz, że ten pancerz sam się tak jakby dopasowuje. Tam z tyłu, tak jakby przygniatając, blokując tą butlę, by nie miała ruchu. Teraz te usta... Maska dochodzi i tak jakby zamyka się, tworząc kompletny hełm. Chcesz, żebym szła pierwsza? Ja pójdę pierwsza, ubezpieczaj mnie. Na swoich... Ty Nialu też założyłeś, Melsa nie potrzebuje. I 4 ludzi Ingwild, typowych, że tak powiem, żeby podklasować ich członków gangu z Bastionu. Przeładowuje karabiny, poprawiają długie noże. Widzicie, że dają smukłe ostrza Ingwild, jeden z nich przynosi i ona też sobie je przytracza do ud. Ja oglądam te ostrza. To jest broń aelfów. Lekkie, smukłe i wytrzymałe. Ale widać, że dokonano w nich pewnych modyfikacji, czyjąc je bardziej technicznie. Okej, wiesz co, ja sobie tak trochę oceniam w porównaniu ze swoimi ostrzami. Masz 3, więc... Właśnie długi Alfheimski, ostrze giganta i ostrze Fenrisa. Oglądasz, oceniasz. Dobra robota. Tak. Eleganckie wykonanie, tak. Eleganckie wykończenie i modyfikacje. Tak. Wes wydaje się usatysfakcjonowana tym, co widzi. Gotowi? Maski nie będą pracować do momentu, kiedy zbraknie nam tlenu, więc spokojnie. Powietrze się wymienia, ale lepiej mieć faktycznie coś na nosie, żeby odfiltrowywało to, co przez laty było tutaj w środku. Jeżeli na coś się natkniemy, no to liczę, że poradzimy sobie. Oby wam tego nie uszkodziło. Ona idzie pierwsza. Z jakimś źródłem światła, czy bez czego idzie? W momencie, kiedy dochodzi do tego obszaru, bo ten obelisk zgasł, ciemnego, gdzie te reflektory znikają, to na jej hełmie pojawiają się światła, rozświetlając i tak jakby obraca się to w lewo, to w prawo, 2 takie promienie. No, dobra i tyle. Wy chyba też jakieś macie źródło światła w tych pancerzach. Nie jest takie gówno przecież.
Możliwe. Jakaś tak. najtańsza lampka. Myślę, że na ramieniu może być spokojnie takie światło. Właśnie uświadomiłam, jak bardzo Tim musiał się napracować z moim pancerzem. Jaki mam te swoje wszystkie przegródki. Pietactwo. A ty go tak nie lubisz. Ej, ja go lubię. Ale najbardziej lubię się z nim droczyć. Trochę droczyć, pokłócić. To jest chyba mniejsze niż normalna przyjaźń. Przepraszam bardzo. Tak jest. W dół, moi drodzy. Pokazuję ci jej, że to w tym korytarzu, bo ona przystaje, tak jakby mówiłaś kruki, ale ona... Ja tak. Tam twoi przyjaciele. Właśnie wrogowie. Nie czuję. Ale zdam się na was, skoro wchodzi. Nie kończąc tego, skoro. Dobra, ja idę jako trzeci wtedy. Za tobą idzie czterech zbirów i idziecie w dół. Bo korytarz zaczyna opadać, skręca, tak jakby obijając się tunel. Ściany, każda z tych, obie ściany, sufit, wszystko poznaczone jest runami. Dalej dochodzicie do pewnego rozdroża, na których stoją dwa potężne posągi przedstawiające wojowników wykutych w kamieniu. Jeden z dwuręcznym toporem, drugi z mieczem. Takie brody powykuwane. Bardziej jest to surowy taki stan niż piękno rzeźbiarskie. Po prostu rzeźby ciosane w skalę. Są półki, takie cztery, gdzie leżą ciała. Ciała totalnie wysuszona skóra, kości prześwitujące, zapadłe szczęki, no i stara broń włożona w symbolicznym geście na piersi. Są oczywiście też nie tylko te runy magiczne, ale są też napisy zwykłym pismem runicznym i każde ciało należało do jakiegoś wojownika godnego wspomnień. Jest trochę jego historii, jego dokonania. Ja podchodzę do tych wnęk i chcę się przyjrzeć na przykład ich broni, czy to wygląda na już takie pordzewiałe, czy skoro są w takim miejscu pochowani, to czy nie mają na przykład jakiegoś sprzętu bardziej, nie wiem, no może nie magicznego, ale jakiejś lepszej jakości, czy do dzisiaj to zachowało swoją ostrość i takie tam. Ale nie chcę tego ruszać. Oglądasz? Nie, ta broń nie wydaje się mieć żadnych run specjalnych, żeby tam tchnąć hekserii. Może nikt ważny. Ale jednak go opisano. Ale idziecie dalej. Za krukami, które wysłyszycie i chyba teraz Ingrid też zaczyna je czuć. Mijacie kolejne korytarze, kolejne sale, w których, tak jak i tutaj, są powiedzmy kamienni strażnicy, kamienne rzeźby dawnych bojów. Stojących na straży tych ciał była też broń, która nie była pożarta rdzą, która nosiła ślady run. Welsa już badała to wcześniej, więc tutaj w tej broni śladowe ilości hekserii pozostały. Tak samo jak dookoła jest to Seidr. W swojej takiej czystej postaci. I to wszystko jakieś ostrza, nie ostrza, tak? Tak, to broń biała. Nie ma tutaj karabinów, nie. Może się strzelali kiedyś. Z łuków tylko. Runiczne łuki. Ale łuków tu nie ma. Jest głównie, praktycznie tylko i wyłącznie broń biała. Są oczywiście elementy pancerza, też już stare, pordzewiałe. Niektóre lepsze, lepiej zachowane, to w których wciąż jest ta magia tego hekserii, tych run. Tylko niektóre ciała, te, które są powiedzmy obszerniej opisane, mają taki oręż. Ale jest tego mnóstwo. Faktycznie, jeżeli to jest ta Uppsala 2, jeżeli to jest ten kompleks, jest ogromny. Ten tunel, którym zeszliście,
rozciąga się to tu, to tam, to różne odnogi wiedzie. Tak samo te trzy pozostałe na pewno podobnie wyglądały. Wielkie, ogromne katakumby. Aż w końcu krakanie staje się już słyszalne. Nie tym odczuciem, nie tym zmysłem, ale już tylko i wyłącznie zmysłem słuchu. Donośne, rozchodzące się echem po tej części tunelu. Nie ginie w górze. Jest bardzo dobrze słyszalne. I Ingrid daje znak swoim ludziom. Oni, wiesz, te karabiny, szczęk słyszycie zamku. I idzie. To jest mi swój swoją snajperkę wyciągam. Wiesz, że tu się nie wzbijesz, bo mniej więcej jest tak na 4 metry w górę co najwyżej. Wiem, dlatego po prostu snajperkę w razie czego będę strzelać za Ingrid. Jeśli będą gdzieś dalej przeciwnicy. Wychodzicie do krągłej znowu kopulastej sali. Za wami dwa wielkie 3,5 metrowe posągi tych wojowników. Obaj miecze wbite w ziemię. Hełmy zasłaniające kamienne twarze, kamienne oblicza. Po środku jest obelisk, który oświetla to żółtym światłem i błyskające tak trochę żółcią, czerwienią te runy. Za nim za to jest, nie ma żadnego innego korytarza. Jest wielki, tak jakby sklecony z ptasich fetyszy, łuk. I cały ten łuk obsiadają kruki, skrzecząc doniośle. Ich oczy są czerwone, tak jak tej rzeźby na drzwiach wejściowych. Po chwili, jak weszliście, one patrzą się, milknąc w stronę Ingvild. I kolejne uderzenie serca, wzbijają się w chmarę i wlatują w ten łuk. My czekaliście, aż one uderzą w ścianę za nim, albo wylecą z drugiej strony, ale to się nie stało. Cisza, jak makiem zasiał. I obelisk przed wami wciąż błyska tym światłem. Teraz Ingvild podchodzi i dotyka tego kamienia. Przez kolejne 5 lat trwała nieustająca wojna. W kolejnych starciach krew mężczyzn i kobiet zraszała ziemię Upsali. Tereny raz po raz przechodziły to w ręce Osmunda, to Ingvild. Jednak żadne z nich nie mogło uzyskać znacznej przewagi. Tak jakby ta niekończąca się walka miła była oczom bogów. W końcu, nie mogąc doczekać się rozstrzygnięcia tego wielkiego sporu, Loki, wielki oszust i psotnik, postanowił zagrać na nosie wielkiemu widowisku, jakim delektowali się bogowie. Obelisk gaśnie, tak jak poprzedni. Za to rozbłyska co innego. Rozbłyska taką księżycową poświatą ten łuk, przy którym stoi Njal. Njalu, czego obawiasz się najbardziej? To jest zabawne pytanie. Najpierw się zainteresowana. Teraz mam dwie obawy i nie wiem, która jest ważniejsza. Weź obie. Po prostu powiedz obie. Teoretycznie obie się łączą. No to dawaj. Pierwszą obawą jest to, że nie będę mógł być doskonały, że stracę to swoje ramię, którym się wspomagam, że nie będę miał okazji o pozyskanie kolejnego i udoskonalenie swojego ciała, a to się łączy z tym, że jak po ostatniej rozmowie z Welsą w tych kurhanach, że no, kiedyś ja odejdę, ona zostanie dalej. I dążę, powiedzmy, do tej doskonałości jeszcze bardziej, żeby jak najdłużej tu zostać.
żeby nie zostawiać się samej tutaj. Przed tobą rozpościera się obraz, tak jakby obchodzisz ten portal, ten łuk skruczych piór, z witek, z wstążek. Za nim nie ma nic, ale gdy patrzysz przez niego, widzisz ciemne, mroczne katakumby i tabliczki. Wielki, wielki kopiec, nie wiesz czego, dalej. Ogrążony w takim szarym mroku, jak tutaj za mną. Ale huk uderzenia kamiennej stopy o skalne podłoże i osypujące się kamienie, gdy oba ze strażniczych posągów ożywają, to, czego powinniście się w tym momencie obawiać, bo jedno uderzenie miażdży dosłownie kręgosłup i czaszkę jednego z ludzi Yngwild. Reszta cofa się do was do środka i zrobimy sobie inicjatywę. O, to powiem. Ja wiedziałem, że coś z nim będzie, sobie myślę, rozwalę, nadkruszę jakoś jednego, żeby mu utrudnić, jakby się obudził. A sobie tak potem myślę, nie, przecież ja to są jakieś może święte posągi czy coś, nie ruszam, bo się tam narażę jakiemuś tam bogowi czy coś. Rzucaj pierwszy. Dobrze, proszę. O Jezu! To ja jestem ostatni. Ej, ale chociaż ja jestem, chociaż raz. Nie, dobra, no już tu leci szczęście, aż drugi, nie ma. Come on, już druga ręka, dajesz. Wiesz, ale lepiej byłoby to wykorzystać na walkę samą, niż na inicjatywę, ale okej. No, wolę zareagować wcześniej. Piszę, więc jest dobrze. Dobra, mam 14. Dobrze, moja droga, poczekaj, bo ja też sobie chcę rzucić. Będzie Velsa. Ja zrobiłem ten, mi wypadło 1 i 2, zrobiłem sobie drugi raz szczęściarza, nie mam już i łącznie mi wychodzi 27. Dobra, czyli przepraszam, 25. 25, nie? Będzie jeszcze Yngwild, będą gangusy jako jedna jednostka, bo nie lubię rzucać, no i posągi będą. Posągi są dwa. Dajmy im szansę. Okej, a gangusy działają w grupie. Akurat to pasuje do ich zdolności, więc będą jako jedna jednostka. Grupowy ostrzał? Tak jest. Py i py. I ja teraz sobie rzucam za Yngwild. Myk. 20. Ale masz rzuty, dziewczyna. Będzie ostatnia. Ja też myślałem, że będę ostatni. Dlatego mówię. Ale to biedactwo, nie? Yngwild, no. Masz to przeżyć. A nie. Ła. Gangusy mają 17, a ich. To jest refleks, nie? Tak. Refleks to jest 2. Czyli 19. Nadal mają więcej niż ja. Tak jest. I panowie posągowie. Rzucę jednego po drugim, żeby dwa razy nie rzucać. 20. I 20. 15, o, zobacz, dwie 15 mają. Czyli akurat. I oni mają, strażnik ma, uwaga, refleks. Skabienie jest, może być. 19, mają więcej gangusy. Będą po gangusach. 18. Czyli kolejność jest taka. Nial zaczyna. Dalej jest gangus. Dalej są posągi. I Velsa oraz Yngwild na końcu. Nialu, co robisz? Miałem głupi pomysł, ale że Velsa i Yngwild za daleko ode mnie stoją, to nie będę tego robił. Więc sięgam po swoje dwa rewolwery. Mhm. I strzelam w jednego po swojej prawej. Obrona dystansowa posągu to 24. Raczej przebij. Zobaczymy. Co jest? Czemu takie niskie? Dobra, to było na chwilę, bo zapomniałem, na co to się patrzyło zawsze. Trafienie.
Już ci powiem, bo nawet mam kartę przecież gotową. Broni jest trafienie, coś takiego, nie? I to jest suma twoich tych celności, umiejętności, bla bla bla, chyba że dodajesz do tego jakieś atuty jeszcze. I do tego trafienia doliczasz wynik rzutu kością i musisz uzyskać więcej niż wynosi obrona celu. Mhm. A to nie będzie patrzenie na broń krótka albo coś takiego? U ciebie będzie broń krótka, jeżeli strzela z rewolwerów. No mówię, adekwatnie od broni. Okej, okay, bo nie, ja już się zagubiłem i myślałem, że czegoś nie mam zapisanego sobie przy broni. Nie, 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 spoko. Dobra, to jest tylko szybko strzelność i tak dalej. Jaki mam zasięg na nich? Wiesz co, to wszystko jest taki, powiedzmy, do zasięgu krótkiego, nie? Tak mi się wydaje. 10 metrów, dobra. No, do 10 metrów to się rozgrywa ta sytuacja. Czyli 8 plus krótka 11, 19 za bliski plus 2. 19, 21. Słabo. Na Norna też mi to nic nie da. To będzie 24, a ty chciałeś ile? Ja chciałem, żebyś przebił 24. Nor i przesunięcie, to wtedy będzie. A jeżeli chcesz, to proszę bardzo. Ile ataków robiłeś? W ogóle jeden pewnie. Także ja wykonuję raz dwa strzały. W sensie, no tak, 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 tak. No. Bo się tam umawialiśmy, że ja nie robię więcej. Tak, tak, tak. Mhm. Spuku. Dobra, to lecimy z obrażeniami. Panie posąg, ile ma pan życia? To jest pytanie. Czyli tak, to jest 17 plus 9, to jest 26. Ataki od rewolwerów mają zwiększone obrażenia o 3 punkty, to jest 29. Coś mi tu jeszcze coś daje? Chyba nie. Mhm. No to 29. 29. Pięknie. Widzisz, jak strzela w zasadzie po twarzy tego jednego kamiennego posągu, bo te oczy jarzą się w tym momencie czerwonym światłem. To samo, które widziałeś w podobiznie na drzwiach, to samo, które spojrzały na Ingvild z Krucza, Krucze stado przed momentem wlecenia w ten łuk. 29. Ale nie jest łatwo. Widzisz, pociski lecą, obijają się po kamieniu, coś trafi w tą głowę, odskakuje ta głowa. A to chwila, to pierwszy strzał. Mhm. Czekam na drugi. Teraz dopiero przyszło. 27, dobra. Kolejne strzały odłupują po kawałki. Tak jakbyś żłobił jego twarz. Twarz tego wojownika w hełmie kamiennego. 27, tak? Tak, pierwszy 29, drugi 27. Swoją twarz rzeźbię. Tak jest. Aż tu liczyć trzeba, że ja nie lubię takich. Dobra, policzyłem. Dalej mamy gangusów. Oni strzelają. Widząc to, co ty robisz, to oni okładają tego, który jednego ich kolegę właśnie zmasakrował, zgniatając jego głowę, więc oni prowadzą kontrolowany ostrzał, co im daje, dopóki są plus 3 za każdego uczestnika. Dobra, czyli jest ich 3, czyli plus 6 będą mieli do szczelania. Rzucajmy. 14, 6, 20 i ich trafienie 11, czyli przebijają się przez obronę tego posągu. A jakiej wielkości ten posąg miał? 3,5 metra. Praktycznie jest... prawie pod sklepienie sięga. Czyli on może podchodzić pod rozmiar duży czy olbrzymi? One podchodzą pod rozmiar duży, a widzicie, bo zapomniałem, plus 4 macie. Czyli jest plus 2. Tak. No, przepraszam, zapomniałem. Nie, duży jest plus 2. To plus 4. 2, tak, tak. Plus 2 macie, pamiętajmy o tym. Właśnie sobie patrzę na kartę pomocniczą, bo właśnie kart trafienia z jeszcze ataków. W każdym razie widzisz, Nialu, że ich karabiny tłuką, ale nie są tak celni, prowadzą ogień skoordynowany, ale nie sięgają głowy. On majta tą głową i tak jakby odgradza się tym wielkim, wielkim mieczem, idąc w ich stronę. Niewiele robią
te pociski trafiające w inne miejsca niż głowa. I teraz mamy właśnie posągi, które zbliżają się do gangsterów, jak i pójdzie posągom. Pierwszy posąg machnął pięścią, próbując dwóch przewrócić, ale rozbiegli się. Drugi posąg... Co to ma być? Co to jest? Gangster ma 20. 24. To posąg machnął tym mieczem i uderzył w ścianę. Taki łup się rozszedł echem po całym kompleksie, jak ten kamienny miecz uderzył w ścianę. To tyle, jeżeli chodzi o posągi, Welsa. Teraz ja. A dobra, teraz musimy powiedzieć, w jakiej odległości od nas są. Krótki dystans. Do 10, dobra. Czyli na 0 tutaj. Ja będę strzelać dwa razy. Proszę cię bardzo. Więc premia z rozmiaru się redukuje z karą do trafienia. Podoba mi się to. I czy coś jeszcze do tego mam? To są 22. I chyba przesunę. Mhm. A to jest 26. To wystarczy ci. Bo ma posąg 24. Mhm. Na drugi atak rzucać po obrażeniach, czy...? Nie, rzuć od razu. Okej. Okay. Będziemy mieli, wiesz, to z głowy. Odliczenie. Dwie piątki, a to jest dublet. To jest dublet, czyli dodajesz jeszcze swoją broń długą. Przepraszam, nie broń długą, tylko tą percepcję. Okej, okay, czyli jest 11, 6 czy 17. To jest 22 znowu i znowu przesunę. Mhm. Czyli oba wchodzą, strzały. Tak. Którego trafiasz? Tego, którego oni ostrzeliwują nieudolnie, czy tego, którego kruszy Nial? Nial sobie radzi, ale ta banda nie robów w sumie nie radzi, więc im pomogę. Więc tak, jest. O, bogowie, 3d10 za każdy. 3d10. Jest 1, to jest 19 obrażeń. 19, mhm. A tu jest 21. Pierwszy strzał nie był dość celny, nie był dość blisko tych twarzy. Bardziej tak tutaj w policzek, nie, trochę kamienia poleciał, ale drugi już zdecydowanie większy wywarł wpływ na to kamienne coś. Dobra, 21, tak? Tak, całościowo dodałam po prostu 40 obrażeń. Dobra, o, to tak lepiej. No, wiedziałam, że będzie się tak łatwiej. O, Nialu, będziemy u ciebie też tak sumować. Dobra. A teraz Ingvild. Widzicie, jak ona wyciąga z te dwa ostrza i podbiega tak jakby. Odpala się jej coś z tyłu w plecach, dwa silniki z hukiem i podlatuje, tak jakby do góry się wybija na odległość cięcia w głowę i uderza tymi mieczami. I ona też będzie miała dwa ataki, jeden miecz lewy, drugi prawy. Dwa ciosy spadają na głowę tego, tylko ja sobie muszę przypomnieć, to jest ma plus 2, tak, ale ma pewnie... Za dwa ataki ma minus 2. Dobra, czyli to się równoważy, więc po prostu rzuca. Nie ma żadnych atutów ona? Ma atut, ale to nie jest do tego akurat. Nawet dałem jej atut. Ale to jest co innego. Gdyby była to oburęczność. To jest. W ogóle dobrze przypomniałeś o atutach i zalet, bo po to jej dałem, żeby w razie czego z tego skorzystać, muszę pamiętać. Będę ci przypominał za każdym razem. Dobra. W każdym razie pierwszy atak wchodzi. I to bardzo ładnie. I drugi atak też wchodzi. Ale dziewczyna ma... Ona atakuje tego, co Welsa strzelała, tego, co jej ludzi próbuje siekać. I to jest obrażenia. Ja sobie muszę przypomnieć jej broń, czyli te długie miecze elfheimskie. To są... Aha.
Rzucę dwa razy już po prostu, żeby było. Te ostrza to chyba ładnie wyglądać mają tylko. Tak, chyba tylko ładnie wyglądać mają. Ale to nie, to jest szóstka i jest jeszcze 15 do tego, więc trochę tam zrobi. Czyli pierwszy jest na 15 i 18, czyli 20, 30, dobra, tego co walczy z ich. No tłuką, nie tak jak młoty, ale tłuką tą czaszkę. Jal, teraz ty. No i powtórka. Mhm. Dalej ostrzeliwujesz tego jednego biednego, co nie może przez ciebie trafić nikogo, tylko w ściany wali. No i ja też nie trafię. Drugi atak? Czy nie ustalaliśmy, że ja rzucam jednym za oba? A, no tak, faktycznie. Dobrze. Żeby tam nie było tam dużo rzutów liczenia. Mhm, dobrze. No dupa. Okej, więc mamy szybko mamy gangusów. Oni też mają plus 6 dalej. I plus 8 w zasadzie, bo to jest ten dystans, znaczy wielki cel. No i ładnie trafiają w tego swojego. Ładnie. Gangusy. Co się z wami dzieje? 17 i to jest chyba 8. Tak. Czyli 25. I ten strażnik upuszcza swój oręż i próbuje tak jakby uderzyć pięściami w nich. Tak jakby w rozpaczliwym manewrze, bo pada pod naporem ich karabinów. Coraz bardziej obłupują tą twarz, tak jakby zostawiając kryształy na widoku, które też już trafiają te karabinowe pociski. I teraz są właśnie strażnicy. Zobaczmy, jak pójdzie temu, który próbuje tych gangusów przyskrzynić. Nie poszło mu za dobrze. Pada po prostu. Puch, z takim łupotem. I drugi. W końcu twarz stracił. Drugi będzie próbował uderzyć Ingvild, która wiruje mu przed oczyma. Jakby zbiera się i uderza pięścią, próbując ją strącić. Pięć? Ile ma? No to ładnie mu idzie. Ale nie wiem, ile Ingvild ma tego. Ona ma chyba mało. Za mało. I nie trafia. To teraz ja w końcu. Welsa. Ja znowu dwa ataki, ale tym razem w tego, co atakuje Ingvild. Mhm. Belsa, jakoś Norny mnie ratuje? Nie, bo to pech. Kurwa. Pomyślmy, co tu będzie w pechu. Rzuć sobie od razu K6 na to fatum. Całe. Mhm. Jeden. Podleciałaś. W zasadzie chcąc uchronić Ingvild, ale właśnie ten drugi, jakby waląc się, uderzył jeszcze tą łapą do góry i wyrzucił ci ten karabin gdzieś w kąt sali. Trochę cię to, wiesz, oszołomiło i będziesz mieć tego to fatum na do następnej rundy. Okej. Okay. I mamy teraz Ingvild po tobie. Ona okłada tak samo dwa ataki. Ten się zwalił, więc ten, który jest pod ostrzałem Niala, podlatuje do niego od tyłu i próbuje od tyłu wydziubać z jego głowy resztki mózgu, którego nie ma. Kamiennego. 11. 11 i... Znowu zapomniałem te liczenia. 12, czyli 23 to jest za mało. Plus 2. A plus 2, 23, 24, 25. O jednego zabrakło, ale ona sobie przesunie. Wali sobie jeden punkt przesunięcia i atak wchodzi. I rzucamy drugi. I drugi jest... drugi zostawię. Po prostu nietrafiony. Nie będę przesunięcia tutaj marnował, więc 1, więc 2d6. 6 plus 15, 21. Dobra. Jeden z tych mieczy się odbił, ale drugi tak jakby zaczął piłować bliżej do kryształu. Czyli teraz Nial. Dobra. No, to powtórkę robię.
Teraz masz Ingwil do pomocy. No niestety, nie chcę marnować na zamianę, bo się może przydać. No, dobra. Więc może gangusy dokończą tego, który już leży przed nimi, kaja się. Mogę w międzyczasie podejść do tego karabinu Welsy, tak, i ewentualnie go je rzucić? Jasne, możesz, bo tak, jest jedna akcja ataku, ale jest oczywiście akcja użycia przedmiotu i ruchu, więc... No to chcę tak zrobić, że w razie czego go podnieść i jej rzucić. Dobra. Jeżeli będzie gotowa go złapać. No, no dobra, podnosisz jej i jak będzie gotowa, to jej rzucisz. Bo na razie jest trochę oszołomiona jeszcze. A gangusy nie są oszołomione, zobacz. To trzy głowy to nie jedno. No. Strzelają ostro. I kładą ten posąg. Tak jakby już dosłownie pęknięcie takiego, jakby szkło się rozbryzło. I on się wali tak z łupnięciem przed nich. I teraz posąg właśnie. Drugi, wściekły. Ma tutaj Welsę, ma tutaj łupiącą go z tyłu Ingwit, ma Niala, który strzela do niego, ale jest wściekły, że gangusy zabiły mu kolegę, niszczyły w zasadzie, bo kamienia chyba nie można zabić, więc macha mieczem w ich stronę. 16 plus 17 i trafia posąg gangusów. Któryś go trafił. Plus 17? Tak jest. Zresztą się cieszę, że mieli tak po 16 tak małe plus 11, czyli 27. Ała. I jeden z tych gangusów po prostu jest buch i wpada na ścianę. Słychać, jak upuszcza broń. Słychać jak jego jęk bólu. Ale chyba nie żyje. Żyje. Bo nawet ja mam więcej życia niż on. On ma raczej więcej podobyciła niż ja. I teraz chyba jestem ja oszołomiona. Tak jest. Czy ja mogę cokolwiek zrobić? Tak, tylko rzucasz dziesiątkami. Okay. Dziesiątkami. Mhm. Chyba, że chcesz wydać koncentrację. To wtedy nie masz. Wiesz, wydam. I w sumie jak jestem... Dwa punkty chyba jest zgodnie, jeżeli dobrze pamiętam, za nie wiem, mogę wydać dwa. Dwa mi się wydaje, że nie kłamią. Dobra, to ja chciałbym wyjąć ostrze. Wiesz co? Ostrze giganta tym razem. I po prostu rzucić się na tego wielkiego stwora. Z tym mieczem. Dawaj. Okej. Okay. Rzucaj się na niego. 20. I oby teraz nie wyszło jedynka, bo będzie smutno. Będzie wesoło. Dublet. Idealnie. Podoba mi się to, bo to jest dodatkowy atak. Na trafieniu w ostrze giganta. Jest! Dodatkowy atak dostałam. To teraz już go rzucę. Podoba mi się to ostrze giganta, idealnie. Pierwszy raz go dobyłam, już takie ładne. Okej, okay, to już nie jest ładne, ale nadal still. Była szansa. To jest... Był jeden atak, który chciałam. Raczej ten z dubletu nie ma kary za trafienie. 27 z pierwszego. Więc raczej daje radę. Tak. Drugiego nawet nie liczę, bo i tak nie da rady. 27. Dobra. O, to fajnie. Ładnie. Odczuł to. Chwila, teraz obrażenia. To jest... Ostrzy giganta zadaje akurat mało obrażeń, przynajmniej u mnie. To jest... to jest 14 u mnie. A, 14. Dobra, myślałem tak. 27 na obrażenia. Nie. To ostrze odbiło się od kamienia. Bum, z głośnym stuknięciem. Trochę tam, wiesz, posypało, ale... No ale nie, musisz uderzać mocniej. Muszę nabrać masy, żeby sobie uderzać mocniej. I teraz jest Ingrid. Ona
odlatuję trochę w stronę tego portalu, cofając się, i wymierza tak jakby gestami, mówi kilka słów i to samo dzieje się, co widziałaś na nagraniach. Taka powstaje przed nią taki tunel wielkiej czarnej dziury, który mknie w kierunku tego posągu, próbując go pochłonąć. Ale zobaczymy, czy to się jej uda. To jest koszt 2. Ja jej schodzę. I widzicie, jak ta czarna dziura tak jakby pochłania tego, ten posąg, i on znika. I na moment tam słychać ból tego jednego z ludzi. Gwil tam dwóch od razu do niego podbiega, tam go sprawdzają, ktoś wyciąga medpaka, żeby mu wbić. I w tym momencie ten strażnik wypada tak jakby zza tego portalu, przelatuje i uderza z łupnięciem w ścianę naprzeciwko. I rozpada się w pył, a te oczka szklane pękają. W międzyczasie wbijają temu gangusowi medpaka. Tam rozciągają trochę, ściągają element pancerza. Widać, że ta skóra, ta kość nastawiają mu z krzykiem. Tam się ta rana zaczyna pomału oblekać. Te wszystkie kryształki tak po oczach, one są pęknięte, tak? Czy tak, to jest taki szklany miał się zrobił. Dobra, myślałem, że jest jakiś większy kawałek, chciałem go podnieść, zabrać, ale jak to takie sypkie się zrobiło, to nie. Ty oglądasz kryształki, oni zajmują się rannym. Ingrid podchodzi do tego portalu i patrzy w niego, jakby ręką macając te krucze fetysze. A waszych uszu i w zasadzie ciał dochodzą drgania ziemi. Jakby coś ciężkiego chodziło. I z każdym stąpnięciem zbliża się w waszym kierunku. Dużo kroków nakładających się ze sobą. Ja się wzdrygam, podkładając miecz. Ja sobie przemieszczam ten karabin wersy przez ramię, bo on chyba jest na jakimś sznurku czy coś, pasku. To jest snajperka. Ale no dobra, snajperka. Możesz rzucić wersję teraz. No, na razie to trzymam. Na razie to trzymam. Na razie pozbawię mnie mojej najlepszej broni. Ja się go wezmę. Tak, zmalny plan. Dobra, na razie go sobie przewieszam, żeby go mieć. Rozglądam się po wszystkich. Chyba będziemy mieli towarzystwo. Odwraca się Ingwild w portal, szybko. A co z nim? Bierzcie go. Kiwnięcie głowy na tych właśnie... No ona krzyczy, bierzcie go. Szybko. I tak nie wyjdziemy stąd. Tą drogą. Musimy iść dalej. No i ja biegnę w stronę portalu, po drodze zahaczając o Welsę, wciskając jej snajperkę do ręki i... To ja też biegnę. Tak. Portal, żeby tam skoczyć. Ingrid cały czas patrzy w ten portal, jej ludzie wchodzą i nie ma ich po drugiej stronie, tak jakby rozpłynęli się we mgle. Wy, tak jakby obraz się przed wami formuje, ale też wchodzicie i Ingrid razem z wami i pojawiacie się w zasadzie w środku wielkiej bitwy.